Dawaj, Sylwek, no dawaj! Pogadaj ze swoim Bogzdelkiem. Bogdilek, dawaj! Pogadajmy! Wczoraj, oprócz tego, że był pierwszy dzień świąt wielkanocnych, w internecie wydarzyło się sporo niespodziewanych i dziwnych rzeczy. Odnośnie świąt, to mam nadzieję, że wygraliście swoje bitwy na jajka. A przede wszystkim, że zaznaliście choć trochę spokoju ducha. Co takiego wydarzyło się w internecie? Bogzdel wrzucił godzinny film pod tytułem Koniec, w którym wyjaśnia Natana Marconia. Przyznaje się między innymi do tego, że nasłał ludzi na Konopskiego, że grał na wiele frontów i potwierdza, że to on przekazał Uwardędze film Nitra. Następnie Bogzdel odpalił aferki na żywo, podczas których według wielu zachowywał się bardzo dziwnie. Dzwonił między innymi do Wardęgi i Natana Marconia. A w pewnym momencie do studia przyjechał Ulfik, który się o niego bał, stream został zakończony i finalnie usunięty z YouTube'a. Oprócz tego w międzyczasie live'a odpalił również Sylwester Wardęga. Dowiedzieliśmy się, że Bogzdel rzekomo miał donosić mu na Wojtka Golę, z którym jest teraz pokłócony. W skrócie, telenowela trwa, a materiałów jest już tyle, że ciężko nadążyć. Dochodzą mnie głosy z każdej strony, że ludzie pogubili wątki i nie są w stanie ogarnąć, co się dzieje. Dlatego skrócę wam wszystko najbardziej, jak się da, nie pomijając przy tym kluczowych informacji. Ale po kolei. Najpierw przyjrzyjmy się bliżej filmowi pod tytułem Koniec, który Bogzdel opublikował na swoim kanale. Pierwsze pół godziny to wjazd na Natana Marconia. Bogzdel zdecydował się udostępnić jego prywatne rozmowy i przez 30 minut opowiadał o tym, jakim jest kłamcą, hipokrytą i niegodnym zaufania człowiekiem, zdradzając zakulisowe wydarzenia. W skrócie wszystko, co każda osoba wie od dawna. Natana Marconia nie można brać na poważnie, nie jest, a przynajmniej nie powinien być niczyim autorytetem. Ale tak czy inaczej, Bogzdel ładnie czarno na białym przedstawia różne wątpliwe zachowania boga estetyki. Z nowych rzeczy dowiedzieliśmy się, że Natan próbował odbudować swój wizerunek i zaczął rozdawać ludziom jakieś rzeczy po to, aby w przyszłości zrobić loterię. Dowiedzieliśmy się też, że niesamowicie bał się walki z Denisem Załęckim, chociaż tego akurat każdy się raczej domyślał. Znasz komuś zdrady w momencie, gdy sam krzywdziłeś swoją kobietę. Tego syfu na ciebie jest dużo więcej, a po tym filmie pewnie się to nie będzie kończyć. Pamiętasz, jak teraz wykopki cię krytykowały? Znienawidziłeś ich za to, że wpierw cię propsują, a jak teraz jesteś ośmieszony, to już cię nie wspierają. Wybrałeś sobie kolejnego kozła ofiarnego we mnie, żeby znowu zbudować swój wizerunek na wykopie, bo wiesz, że mnie tam nie lubią. Pamiętasz, jak chciałeś 100 tysięcy złotych od fejmu, żeby nie walczyć na cloud? Pamiętasz, jak byłeś przerażony Denisem Załęckim i chciałeś zrobić wszystko, żeby ominąć tę walkę? Pamiętasz, jak chciałeś robić loterię na kanale Freak i żeby mieć dobry wizerunek, mówiłeś, że będziesz kupował teraz rzeczy dla biednych ludzi, żeby widzowie, których tak nazwałeś, uwierzyli w twoją przemianę. Powiem? Co? W ogóle przy okazji, tak mi się to podoba, że to jest twoje, że to kupiłem jakby, nie? Że zaczynasz być dobrym gościem, dlatego odciąłeś się od na chwilę, ale zdałeś sobie sprawę, że inaczej nie dasz rady zarabiać, bo nie potrafisz robić nic innego, jak kręcić komuś aferę. Gdy kręcisz afery, zgadzają się liczby. Bez afer jesteś niewartym uwagi śmietnikiem. Mówiłeś o Izaku, że zdradza żonę. Mówiłeś o Kacprze na lewo i prawo, że Julię w swoim byłym związku. Nie masz żadnego potwierdzenia i żadnego dowodu na swoje pomówienia. Robisz ludziom krzywdę i to nie jest zabawne. Liczę, Natan, że znajdziesz nową federację. W Fame na pewno będę w pełni przeciwny za tym, żebyś brał dalej w nim udział. Nie będę ci się dokładał więcej do wypłaty. Te pierwsze 30 minut to naprawdę nic odkrywczego dla kogoś, kto choć trochę potrafi czytać ludzi. Ale jeżeli chcecie posłuchać o Natanie i jego historii, to warto sobie odpalić film Bogzdela. Swoją drogą Marcoń już na ten film odpowiedział. Jak zwykle zapowiadając wrzucenie do internetu czegoś mocnego. Tutaj króciutka przerwa, chciałbym cię zaprosić na swojego Instagrama. Nazywam się tam LisowskiYT. Moim celem jest wbicie 100 obserwacji, to jest nowe konto, więc jeśli mi pomożesz i zostawisz swojego followa, to będę ci niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Słuchajcie, bardzo długo czekałem na ten film Michała, bo fakty są takie, bo on tam coś powiedział, że jakąś, przepraszałem, byłą partnerkę za jakieś zdrady, coś w tym stylu. Nie miałam dziewczyny. Wtedy, także Michałku, zostałeś wkręcony w gierkę, którą wygrałem jakby. I oczekuj nagrania głosowego. Dziękuję za możliwość udostępnienia tego. Także czekaj, 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 bo już nie będzie fejmu, będzie więzienia. I fajnie, że dałeś się wkręcić w to i chcę podziękować koleżankom za pomoc. Jestem przeszczęśliwy, prowokowałem, bo ustaliłem z kim, że jeżeli nie będzie taką w moją stronę, to nie będę tego jakby publikował. A tak zostałem zaatakowany. Plus zostałeś wkręcony, ponieważ gdy chodziłem do klubów, nie miałem żadnej dziewczyny.
to jest najlepsze. Miałem koleżanki, to fakt, które bardzo dużo krzywd mi zrobiły i dlatego kopnąłem je w dupkę, a ty, przekupując je, nie wiedziałeś, że one mogą sfarmazonić. I wyciąganie rzeczy z kontekstu też jest troszkę nie do końca fajne w twojej stronie, ale to nic jakby nie zmieni po tym, co niedługo zobaczę światło dzienne. Ja na ten film nawet nie będę odpowiadał, bo widzę po komentarzach, które jeszcze nie usunąłeś, że myślące sobie wiedzą, o co chodzi, bo starasz się odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w twoją stronę. Także Michałku, do zobaczenia, ja właśnie lecę działać. Druga część filmu Boxdela skupia się już przede wszystkim na nim samym. Przyznaje się w niej, że bardzo się pogubił, że było mu ze wszystkim ciężko, z paniki grał na kilka frontów itd., itd. Powiedziałbym, że również nic nowego, ale tutaj faktycznie padają dość szczegółowe informacje dotyczące niektórych kwestii, jak chociażby to, że rzeczywiście rozważał on zapłacenie Oli za milczenie i właściwie to nasłał ludzi na Konopskiego, ale finalnie zrezygnował ze wszystkich tych pomysłów. W pewnym momencie przyszły demony mojej przeszłości, które bardzo dużo zniszczyły. Ale jak naważyłem sobie piwa będąc szczeniakiem, to muszę je teraz wypić, mimo że strasznie ciężko mi się je pije. W trakcie zachowywałem się, jakbym był w amoku. Działałem jak tchórz, jak zwierzę, które nie myślało o nikim, tylko o sobie. Nie chciałem stracić tego, co zbudowałem i rozmyślałem wiele nieetycznych rzeczy. Mit o 300 tysiącach. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. Gdy jechałem do Oli, to jechałem tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze za to, żeby milczała i nie mówiła na mój temat źle. Miało to być 100, 200 lub 300 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach. Ona nie chciała żadnej kasy. Sama uznała, że za dużo się i nie chce brać w tym udziału, mimo że sama zainicjowała ten temat u Kuby Wątora. Nie usprawiedliwiam tutaj swoich wiadomości, ale nikomu nie zrobiłem krzywdy. Kwestia zastraszania w trakcie w mojej chorej głowie przewijały się naprawdę różne pomysły. Oferowali się różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę. Takich tematów było mnóstwo. Ludzie chodzili i oferowali się przez znajomych i pośredników. Z racji dużego zagrożenia myślałem nad setkami scenariuszy, ale całe szczęście żaden nigdy nie doszedł do skutku. Dziś plułbym sobie w twarz za takie wybory i dziękuję Bogu za to, że to wszystko się tak potoczyło. Boxdel opowiedział też, jak to było z tym spotkaniem w restauracji Pod Papugami we Wrocławiu. Robiliśmy filmy i nagle odezwał się do mnie Marcin Dubiel i dowiedziałem się od niego, że posiada nagrania mojej byłej dziewczyny, która dała je Natalii. Natsu. Szalony reporter w swoim najświeższym podcaście powiedział, że to ja dałem głosówkę z Konopskim dla chłopaków. To akurat Szalony będzie musiał sprostować, bo jest to nieprawda. Tworzą się w ten sposób teorie spiskowe, a tutaj akurat nie mam sobie nic do zarzucenia. To nie ja dałem moją rozmowę z Konopskim dla Dubiela i Nitro. Przekazała je moja była dziewczyna. I jest to prawda. W tamtym czasie fakt posiadania przez Marcina Dubiela tych kompromitujących nagrań był powodem spotkania z chłopakami w restauracji Pod Papugami, więc nie ma sensu logicznego w tym, bym sam to przekazywał dla chłopaków. Reporter się pomylił. Nitro również jest w stanie to potwierdzić, że cały materiał dała dla Natsu moja była dziewczyna, a Natalia przekazała to nagranie dla Marcina. Tutaj nie chcę, żebyście atakowali w żadnym razie szalonego reportera, bo mimo że pojawiają mu się takie pomyłki i tak dalej, to jeżeli chodzi ogólnie o media, to takich pomyłek jest mnóstwo i nie robi tego tylko szalony reporter. Oprócz tego Michał opowiedział też o swoim ostatnim związku, a właściwie nie związku, tylko relacji, która była już blisko związku, którą on według siebie sam zepsuł. Obejrzałem cały materiał i mam jeden wniosek. Boxdel w pewnym momencie naprawdę się pogubił. Konspirował, grał na kilka frontów, tu trzymał z Sylwestrem, tu z Nitrem i Dubielem, wykonywał nielogiczne ruchy, przez które kopał dołki sam pod sobą. Chciał się po prostu za wszelką cenę ratować. Sam zapędził się w kozi róg i w pewnym momencie cokolwiek by zrobił, wyszłoby na jego niekorzyść. To w gruncie rzeczy smutna historia. Ja osobiście wyobrażam sobie, co może czuć i rozumiem, co może czuć osoba, która odczuwa ciągle stres, której życie się niejako zawaliło i z dnia na dzień straciło sens. Te pierwotne zarzuty w kierunku Boxdela dotyczące wiadomości, jakie wysyłał, nie były aż tak ogromne, by się z nich nie wygrzebać. Niektórzy wręcz bronili go od samego początku, twierdząc, że został niesłusznie wrzucony przez Wardęgę do jednego wora. Stąd mój wniosek, że gdyby w miejsce paniki pojawił się stoicki spokój, Michał nie byłby dziś aż tak krytykowany.
ale łatwo powiedzieć, a trudniej taki spokój zachować. Jakie są komentarze ludzi pod filmem? Jest jedna rzecz, którą youtuberzy powinni zrozumieć. Wy robicie krzywdę sobie, nie nam, widzom. My mamy swoje życia, pracę, rodziny i YouTube jest dla nas rozrywką. To wy uzależniacie się od substancji niewiadomego pochodzenia, czujecie potrzebę imponowania innym. Żadne pieniądze nie zwrócą wam tego, jak pogruchaną psychikę macie. Overall, krzywdę komuś zrobił tylko i wyłącznie stu. A wy robicie sobie ją sami. Trochę mi was żal, a trochę nie. Pomimo, że macie po 30 lat, to mam nadzieję, że kiedyś dożyjecie do tego, że najważniejsza jest głowa i rodzina i że na koniec dnia możecie spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że jesteście dobrymi ludźmi. Buxton wyjaśnia w Wielkanoc, czemu został Judaszem. Buxton leci ostatnio na tyle frontów, że teraz strzela nawet w siebie, niezłe Kongo. To zachowanie Boxdela to kolejny projekt Oj Wojtka. Stacja 7, Boxdel upada po raz drugi. Teraz przejdźmy sobie do live'a Boxdela, którego odpalił na aferkach wielkanocną nocą. Od razu zaznaczę, że nie ma go już na YouTubie, bo został usunięty, a fakt usunięcia Boxdel skomentował tak. Ulfik usunął, chyba za bardzo ale szczerze, jutro kolejny. Co takiego Buxton tam naodwalał? Według większości widzów zachowywał się podejrzanie. Był wesoły, tryskał energią i optymizmem, co sprowokowało podejrzenia o tym, że jest na jakichś środkach. Oczywiście Boxdel zaprzeczał i utrzymywał, że po opublikowaniu filmu, który przed chwilą omawialiśmy, poczuł ulgę i po prostu czuje się świetnie. Chciał skonfrontować się z widzami na żywo, zadzwonił również do Sylwestra Wardęgi, który choć niechętnie, to odebrał od niego telefon. Ja sobie sprawdzę... Żeby to była nasza ostatnia rozmowa, tak dzisiaj, że po prostu ty sobie zrób live'a, ja na to odpowiem na swoim live. Aha, czyli nie chcesz już ze mną gadać. No ci, Michał, dziwisz mi się? Nie dziwię ci się w żadnym razie, ale wiesz, możemy przecież mieć kontakt ze sobą, nie? Jakiś nie wiem. Znaczy na pewno ja teraz... Przynajmniej częściowy, wiesz o co chodzi. Na pewno teraz potrzebuję trochę czasu. No, że tam Wojtek też coś gada. Że Dubielowi gadał. Tak. No a co o tym sądzisz? No, co o tym sądzę? No nie wiem, no wiesz, no bo ty zawsze mówisz na przykład wszystko, co sądzisz o mnie, a na przykład o Wojtku się nie wypowiadasz praktycznie, no, w ogóle, wiesz, nie? Co powiedziałem Wojtkowi, byłeś przy tej... No ale rozmowie. Wiesz, na przykład Wojtek ludziom... przeprosił. Ale ludziom byś powiedział na przykład publicznie... Czyli co, chcesz, żebym pocisnął Wojtka teraz na... No, wiesz co, powiem ci tak, może to jest zachowanie z mojej strony, Sylwek, ale jeżeli ty wybierasz szczerość i chcesz być szczery, to bądź szczery też z widzami i nie mów tylko o naszych kontaktach, stary, bo ja wtedy zawsze wychodzę na największą p***wę, nie? A wszyscy ludzie, z którymi innymi gadasz, bo został ci też Wojtas i wiesz dobrze o tym, że wokół ciebie jest mało ludzi, nie? I Wojtka nie chcesz... Jeszcze sekundkę, Sylwku. Wojtek też się zachował mega... i dzisiaj mnie za to bardzo przepraszało. Na Wardędze Boxdel nie poprzestał. Później był jeszcze telefon do Marconia, wobec którego tak miły już nie był. Ciekawości. No co tam? No co tam, koleżko? Co tam, gramy sobie? Co? Masz dalej live'ika czy nie? Tak, mam live streama. Weź tutaj, zapodaj mi jakieś ciekawe informacje o mnie. Ale jakie mam za ci zapytać informacje? Ty wiesz, jakie są informacje o tobie. Jakie? Dobrze wiesz, pamiętasz nas Krakowa, o którym mówiłeś? Pamiętasz, O Boże, zaraz się popłaczę, A ty jesteś chory, Michał, dobrze, że o tym... Chłopie, ty, ja nie znam większego odklejenca od ciebie. Ty jesteś największym ty masz tak w głowie, jesteś tak chory jesteś takim bad tripperem. Okay. Jesteś takim klipem, że nie znam bardziej odklejonego gościa niż ty. Co do Wojtka Goli, to Wardęga na swoim poprzednim live powiedział, że Boxdel w pewnym sensie na niego donosił. Miał Sylwestrowi przekazać, że Wojtek za jego plecami z kimś kolaboruje. Wardędze oczywiście się to nie spodobało i z Wojtkiem się pokłócił. Nie dowiedzieliśmy się przez ten weekend wielu nowych rzeczy, ale ewidentnie wałkowanie tego tematu zaczyna ludzi męczyć. Mam wrażenie, że widzów przestaje interesować kto, z kim, po co, dlaczego, bo informacji jest tak dużo, że już ciężko się we wszystkim połapać.